Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównanie Motorola One Zoom kontra Redmi Note 8T. W Note 8T Snapdragon 665, 4 GB pamięci RAM, w przypadku Motorola Snapdragon 675, również 4 GB RAMu. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak one działają, jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM. To samo zrobimy w przypadku gier. No to lecimy. Widzicie, w Redmi jasność maksymalna jeszcze zanim odpalimy, a patrzcie, jak ten ekran jest ciemny. Porównanie do Motki, która teraz jest znowu na full. No, widać, za co się dopłaca z czasami. Takie życie. Dobra, lecimy. Allegro. No, to spoko. Widzicie, że Motka szybsza. To się Redmi w ogóle myśli, że on jest w jakiejś dziwnej płaszczyźnie, więc może trochę pomogę. AliExpress. Motorola. Redmi drugi. Xaneo. No, widzicie, podobna sytuacja. Najpierw Motka, później Redmi. Tutaj nie może... Mało zdjęć, to podobnie. HBO Go. No tym razem Redmi. Idźmy dalej. Ipla. Ipla. Nie, nie jesteśmy z plusa. Tym razem na Redmi również. I jak dojadę.pl. Dlatego mapy. Również Motorola, player.pl, Motorola, OLX, no prawie równo, ale Motorola, pyszne.pl, Redmi, Pizza Portal, Redmi, sklepy, Motorola, Spotify, również Motorola, TapTalk, Motorola, TripAdvisor, podobnie Twitter, po lewej Uber. Też Motka, Wykop, Motorola, no tu coś w ogóle, trudno, nie będę czekał, YouTube, również Motka, no widać, mówiąc krótko, szybsza Motorola, Redmi, no czasami coś wygrywało, ale to już, no, bardziej stawiam na tą po lewej stronie. Sprawdźmy jeszcze co w ramie, widzimy Allegro poza jednym i drugim, AliExpress to samo, Ceneo poza ramem, galerie też nie w ramie, HBO Go tu w ramie, w Motce nie, Ipla podobnie, to na sytuacja jak dojadę, w obu poza ramem. Następnie mamy mapy, no Redmi dawaj, no są na szczęście tutaj w tym w pamięci w jednym, a w drugim nie, player.pl widzicie, OLX też poza ramem, pyszne.pl. Tu już widzę, że Redmi zaczyna jakąś mieć szkawkę, bo nie łapie coś ekran. No widzicie też, taki restart jest. Pizza Portal. No w obu zrestartowany. Sklepy w ramie. Spotify tu w ramie, tu poza. TapTalk. No poza w obu. Bo to było ponowne uruchomienie TripAdvisor. Widzimy podobnie. Następnie mamy Twitter. Twittery, no też poza ramem. Uber. Jednym i drugim widzę, że restart. Wykop. Też jakby zrestartowany i YouTube podobnie, czyli zrestartowany, no, no mimo że Redmi trochę wolniejsze, ale tym ramem trochę lepiej zarządzało, więcej rzeczy z niego wyskoczyło, a nie zostało ubite praktycznie tak jak w Motce. Asphalt 9 nie ma, nie jest kompatybilny z Redmi Note 8T, więc nie ma go tutaj, więc zaczynamy od Asphalta 8. Co tu będzie, kto będzie szybszy? Czekamy sobie. No, praktycznie remisowo, bym powiedział, tym razem. Następnie mamy ten problem 2. Turbo przyspieszenie w Redmi. Śmiesznie to brzmi, ale to nie dało nic, bo i tak Motorola pierwsza odpaliła grę.
Jedziemy dalej. Dalej mamy Subway Surfers. I tutaj, tutaj też będzie motka szybciej, co widzicie. Redmi, czekamy na nich. Dobra. Dead Trigger 2. I też będzie na Motorola na pewno, bo widzę, że jest szybsza. I tak też się stało. Następnie mamy Asphalt Extreme. Znowu Motorola. Szybciej. No, tutaj czekamy dopiero teraz. I mamy Unkilled, przepraszam, przedostatnia z gier w mojej liście, której zawsze używam. Jak to wyjdzie? O, chyba są te same konta. Dobra, to nie, tutaj nie przejdzie nam to. To sobie odpuśćmy. I mamy ostatnie PUBG Mobile. Który będzie szybszy? Coś szczerze, chyba znowu motka. Ale może Redmi nas zaskoczy. No i chyba zaskoczyło. Ale i tak chyba lepiej bym tu ustawił w grach też na Motorola. Takie mam zdanie. No i tak też się stało. Ten sobie coś jeszcze sprawdza. Dziwne, w Motorola przyszło to w chwilę, a tutaj trwa i trwa. No i co? Dobra, nie czekamy, szkoda naszego czasu, mojego i waszego. Tak, wychodzimy. Chcę wyjść, no wychodź. Dobra, no widzieliście, jak to było. Sprawdźmy jeszcze szybko RAM, co pozostało. No tu widzimy, na dzień dobry, asfalty nie. Temple Run też nie w obu. Subway Surfers też poza RAMem. Dead Trigger 2. No w RAMie w obu, o tu, na szczęście. Asphalt Extreme w obu w ramie, na razie remisowo. Unkilled, tu jest restart i tu pewnie też będzie, bo to te same konta mam tam założone na tych dwóch fonach, więc bez sensu sprawdzać. No i PUBG uruchamia się ponownie w obu, więc no RAM słabo, 4 giga za mało. Dobra, tak mniej więcej wygląda to porównanie. Ja bym tak bardziej postawił tutaj na Motorola niż na Redmi. Z innych wielu względów, chociaż i tak wydaje, że jest szybsze, Redmi trochę wolniejsze. Oczywiście chcecie coś o nich więcej wiedzieć, patrzcie tutaj, macie playlisty odnośnie tych dwóch smartfonów na dole. Oczywiście dzwoneczek, subskrypcja, komentarz, na dole jeszcze Patronite i mojej społeczności. I cóż, na dzisiaj tyle. Motorola One Zoom, Xiaomi Redmi Note 8T. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!